Anna mucha cała we łzach. Ledwo trzymała się na nogach podczas pogrzebu koleżanki. Odbyło się ostatnie pożegnanie jednej z najlepszych makijażystek polskich gwiazd, Izabela Wójcik była związana zawodowo z takimi osobami jak Natalia Przybysz, Kasia Kowalska czy Matteo Bocelli. Na pogrzebie nie zabrakło również Anny Muchy. Aktorka ledwo stała, a z jej oczu płynęły łzy. Makijażystka gwiazd nie żyje, to ona odpowiadała za wydobycie urody z dziesiątek polskich gwiazd. Izabela Wójcik była jedną z najlepszych makijażystek, która dbała o wygląd i odpowiednią prezencję takich osób jak Natalia Przybysz, Anna Mucha, Matteo Bocelli czy Kasia Kowalska. Pod koniec października tego roku pojawiła się informacja o jej śmierci. Podali ją między innymi Paulina Krupińska i projektanci Mariusz Brzozowski i Marcin Paprocki. Ta informacja uderzyła wiele osób związanych z polskim show biznesem. W komentarzu udzieliła się m.in. stylistka Marta Tarnowska. Dziś odbyło się ostatnie pożegnanie jednej z najlepszych makijażystek gwiazd w Polsce. Msza żałobna rozpoczęła się o godzinie 13 w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Józefowie. Następnie Izabela Wójcik spoczęła na pobliskim cmentarzu. Na pogrzebie pojawił się szereg polskich gwiazd, chodzi m.in. o Patrycię Kazadi, Maję Sablewską czy Matyldę Damienską. Podczas uroczystości widoczne były liczne zdjęcia Izabeli Wójcik z czasu, gdy pełniła swój zawód. Przed ołtarzem, a następnie na grobie, ułożono wiele kolorowych wieńców od przybyłych gości. To tragedia, której nikt nie przewidywał. Makijażystka odeszła w wieku zaledwie 48 lat. Ta strata odcisnęła piętno na całym środowisku polskiego show-biznesu. Anna Mucha pojawiła się na pogrzebie Izabeli Wójcik. Wśród osób przybyłych na ostatnie pożegnanie Izabeli Wójcik znalazła się między innymi Anna Mucha. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem kobiety długo współpracowały ze sobą zawodowo. To ta makijażystka odpowiadała za jej wizerunek. Aktorka wyglądała na niezwykle poruszoną, a kościół opuściła, będąc cała we łzach. Odziana w czerni niosła w ramionach olbrzymi bukiet białych kwiatów. W zawodzie takim jak ten często zdarza się, że klientki i makijażystki bardzo się do siebie zbliżają. To czas poświęcony na wydobycie piękna, ale również rozmowy od serca i wiele czasu spędzonego wspólnie. Nie jest więc zaskoczeniem, że ta sytuacja bardzo zabolała te polskie gwiazdy, które zetknęły się z Izabelą Wójcik.